Przy ulicy Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim przez lata przechodniom i kierowcom kłaniały się wierzby. Tak było jeszcze do wczoraj, czyli 20 lutego 2023 roku. Od wczorajszego popołudnia trwa wycinka kilkudziesięcioletnich drzew. Tutaj mieszkam od początku w bloku i drzewa była, to tak ogołociły to. Mieszkańcy z rozżaleniem patrzą na wycinane drzewa, ale z nadzieją, że będzie ładniej i bezpieczniej. Bo remont drogi 754 jest konieczny. Jeśli to jest konieczne, to nie ma rady, trzeba wyciąć je już. No. No jeżeli będzie tu jakaś droga, no to i powiększone, no to musi tak chyba być. Jak udało nam się ustalić, w miejsce wyciętych drzew w pasie drogowym pojawią się nowe nasadzenia. W ramach inwestycji zostaną nasadzone nowe drzewa, 151 jesionów i 52 lipy. Los wierzb z ulicy Radwana jest przesądzony. Niepokój ludzi budzi przyszłość kasztanowców rosnących przy Alei 3 Maja. Na rysunku zagospodarowania, które jest dostępne na stronie internetowej Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, te drzewa, te 10 drzew na pewno są zostawione i są wskazane w pasie drogowym ulicy Alei 3 Maja jako drzewa do pozostawienia. Jeżeli mowa o wycince takiego drzewa, jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, mielibyśmy tutaj złamanie prawa i ustawy o ochronie środowiska i wynikające z tego po prostu konsekwencje. Pomniki przyrody, jak nas zapewniono, zostaną. Co z pozostałymi drzewami? O tę kwestię wciąż dopytujemy. Te drzewa są wycinane tylko te, które są zaznaczone w dokumentacji budowlanej, które wchodzą, przeszkadzają infrastrukturze drogowej, która podczas tej inwestycji jest realizowana. Świętokrzyski Zarząd Dróg rozważa wnikliwą analizę w terenie. Niewykluczone, że uda się ocalić jeszcze kilka drzew. Każdego drzewa szkoda, a kasztanowców to chyba bardziej. Jeszcze trzeba powycinać, to zupełnie nie będzie tu nic na tej alei. To jest zabytek, nie powinien być wycięty. Zatem podsumowując, stare ostrowieckie kasztanowce zostały ustanowione jako pomnik przyrody uchwałą Rady Miasta z dnia 24 września 2012 roku. Jest ich 10. Wszystkie mają powyżej 2 metrów obwodu, wszystkie rosną w pasie drogowym. One zostaną. Co z innymi drzewami przy drodze 754? Sprawa będzie monitorowana i do tematu powrócimy.